Marcinka starzy odwożą go do szkoły w Owczarach. Uczy go pan Wiechowski. Uczy się tam do testów gimnazjalnych. Nauczył się na nie i jedzie do Klerykowa, żeby zdać te testy. Zdaje i dostaje się do gimbazy. Mieszka u pani Przepiórkowskiej. Mama Marcina się przekręca. W kolejnym roku zmienia się kadra nauczycielska, a Marcinek zaczyna się rusyfikować. No i przychodzi nowy kumpel, Andrzej Radek, w sensie Radek ma na nazwisko. Raz nauczyciel zranił uczucia Waleckiego, takiego ucznia, no i ten uczeń mówi: o ty stary fiucie. Nauczyciel się wkurzył. Waleckiego mieli wywalić, ale postanowili pod namową jego matki tylko go wychłostać. Do szkoły przyszedł kolejny nowy ziomal, czyli Bernard Zygier, który na lekcji recytuje Redutę Ordona i budzi w klasie uczucia patriotyczne. Marcin uczy się do matury na ławce i na tej ławce zakochuje się w Annie Stagowskiej, pseudonim Biruta. Marcin zdał maturę, jedzie na wakacje do Gawronek, do swojego domu, potem wraca do Klerykowa, ale nie może znaleźć Ani. Okazało się, że wyjechała zamieszkać do Rosji. Przychodzi do niego Radek i mówi: mam wyjebane kurwa na wszystko, ty. Koniec. Wszystko mnie wkurwia już. Będzie magik, podejrzewam, że będzie magik za 2 lata.